To jest piątek, 14 października, minęła 18.30. Mariusz Kluszczyński, dzień dobry, zapraszam na zbliżenia. Amerykański system antyrakietowy testowany w Toruniu. To jest wydarzenie historyczne, proszę Państwa. Baterie Patriot mają stworzyć w Polsce system obrony powietrznej średniego zasięgu. Umożliwiają wystrzelenie rakiet wtedy, kiedy zajdzie taka potrzeba. Rządowe wsparcie dla samorządów. Te środki nie trafiają wedle, nie wiem, przydziału partyjnego, tylko wedle potrzeb. Program inwestycji strategicznych rozstrzygnięty. Idziemy do przodu i razem z samorządowcami staramy się wypracować jak najlepsze rozwiązania. Wyróżnienia dla najlepszych nauczycieli. Zrezygnowałam z malarstwa, zrezygnowałam z tłumaczeń w Holandii po to, żeby być z młodzieżą. Dziś święto edukacji. To ma być najnowocześniejszy system obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej na świecie. W Toruniu zaprezentowano elementy systemu obrony powietrznej Wisła. W jego skład wchodzą m.in. amerykańskie baterie Patriot. W testach prowadzonych na terenie ośrodka szkolenia poligonowego Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu uczestniczyli prezydent Andrzej Duda i minister obrony narodowej wicepremier Mariusz Błaszczak. Rakiety Patriot są już w Toruniu. Tu zostaną zintegrowane z pozostałymi elementami całego systemu. Zostaną sprawdzone same wyrzutnie, ale także radary i system łączności. A te właśnie rakiety Patriot mają stanowić gwarancję bezpieczeństwa przeciwlotniczego całego kraju. To pierwsze dwie baterie systemu obrony powietrznej Patriot, które dotarły do Polski. Zamówionych jest 6 kolejnych wraz z radarami dookólnymi, wyrzutniami i zapasem pocisków. 8 takich baterii jeszcze z potencjałem na rozbudowę, na takie rozmnożenie tych baterii po zakupie dodatkowych rakiet i wyrzutni. No to jest coś takiego, po czym możemy, jak to już wszystko wejdzie do służby, będziemy mogli spać spokojnie, pod warunkiem, że też inne piętra będą wybudowane. Bateria Patriot w zależności od zastosowanej rakiety jest w stanie zwalczać cele w odległości od kilkudziesięciu do ponad 100 kilometrów. Może niszczyć samoloty, śmigłowce, bezzałogowe statki powietrzne, a także rakiety balistyczne i pociski manewrujące. Jest to niezwykle ważne, nie tylko właśnie z uwagi na ochronę infrastruktury cywilnej, infrastruktury krytycznej, jak elektrownie, sieci przesyłowe, wodociągi i inne tego typu obiekty, ale również z uwagi na zapewnienie swobody manewru wojsk. Pierwszy etap wdrożenia systemu Wisła realizowany jest w warsztatach techniki lotniczej w Toruniu. Polskie i amerykańskie zespoły przeprowadzają inwentaryzację dostaw i realizują finalny montaż sprzętu wojskowego oraz dokonują pierwszego uruchomienia i testów poprawności funkcjonowania systemu. Integracja i testy zestawów Patriot to początek budowy wielowarstwowego systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Będzie zintegrowany systemem Pilica i systemem Narew. Systemu szeroko pojętego, systemu systemów, można tak powiedzieć, obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej, w tej chwili bez wątpienia najnowocześniejszej na świecie. Docelowo w skład systemu obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej Wisła wejdą również myśliwce F-35. Będziemy mieli już pełen przegląd sytuacji i współpraca w ramach tego systemu z całą pewnością zapewni warunki bezpieczeństwa, unikalne, powiedziałbym, warunki bezpieczeństwa w Europie. W programie Wisła jako poddostawcy uczestniczą spółki wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, w tym Wojskowe Zakłady nr 2 w Bydgoszczy, a także inne firmy, m.in. bydgoski Teldat, którego rozwiązania teleinformatyczne są eksportowane do krajów używających systemu Patriot. Toruń, Błażej Karczmarczyk. Uroczystości związane z prezentacją systemu Patriot opóźniły się z powodu groźnego wypadku, do którego doszło na drodze S10 w Przyłubiu. Doszło tam do zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką. Pomocy rannym udzielał szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent zatrzymał kolumnę samochodów prezydenckich. Do zdarzenia doszło na trasie przejazdu prezydenckiej kolumny na drodze krajowej nr 10. W wypadku zostały ranne 3 osoby. Poszkodowanych pomagał ratować szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, pułkownik Jacek Siewiera. Jeszcze przed przyjazdem ratowników przystąpił do udzielania pierwszej pomocy i reanimował jedną z poszkodowanych osób.
Na miejscu wypadku został także prezydent Andrzej Duda, który nie chciał dezorganizować akcji ratowników. Prezydencka kolumna ruszyła dopiero po zabraniu rannych do szpitala. I zmieniamy temat. 5 miliardów złotych trafi do samorządów w całym kraju w ramach piątej edycji rządowego programu inwestycji strategicznych. W Kujawsko-Pomorskim dofinansowana zostanie m.in. rozbudowa dróg łączących Inowrocław z Solcem Kujawskim oraz nową wieś Wielką z Leszczycami. O wynikach naboru poinformował podczas wizyty w Bydgoszczy minister Łukasz Schreiber, który wcześniej rozmawiał z samorządowcami m.in. o redystrybucji węgla. Blisko 290 milionów złotych trafi do województwa w ramach piątej edycji rządowego programu inwestycji strategicznych. Ta odsłona skierowana była do samorządów, które rozwijają strefy przemysłowe. Jedną z inwestycji jest rozbudowa drogi łączącej Solec Kujawski z Inowrocławiem. Środki na to 200 milionów złotych zostały zagwarantowane. To myślę, że domyka nam to te najważniejsze inwestycje infrastrukturalne w naszym regionie. To jest szalenie ważna sprawa dla rozwoju Inowrocławia, dla rozwoju tej części regionu. Minister Łukasz Schreiber poinformował także o wprowadzeniu zmian, o które wnioskowało wiele samorządów. Te dotyczą zasad realizowania inwestycji w ramach programu Polski Ład. Nie tylko będzie możliwość tego, by zmienić zakres tej inwestycji, czyli zmniejszyć go po prostu czasem. No, na przykład ktoś wystąpił o 7 dróg, może z tego zrealizować 5, prawda? No to. I będzie mógł to zrobić. Ale będzie można, jeżeli w ogóle nie ma możliwości zrealizowania tego zadania, wystąpić o nowe zadanie. To dobra wiadomość między innymi dla mieszkańców Kamienia Krajeńskiego i Nowej Wsi Wielkiej. Dostaliśmy środki, które chcielibyśmy przeznaczyć na budowę przoków w gminie, no ale po przetargu jest to taka kwota, która nas powaliła. A dzisiejsza informacja, którą otrzymaliśmy od pana ministra, zresztą na kanwie także pisma, które wystosowaliśmy do pana premiera, do wiadomości pana ministra i pana wojewody, jak gdyby odniosły skutek. Zadanie będzie można zrealizować, zmniejszając jego zakres. Serdecznie dziękuję i cieszę się bardzo w imieniu wszystkich mieszkańców gminy chciałem serdecznie podziękować za umożliwienie tej modernizacji, bo jako gminy nie byłoby stać na tak szeroki zakres wykonania remontu. Podczas spotkania rozmawiano także o innych kluczowych dla samorządów kwestiach. Przede wszystkim zamrożenie cen energii elektrycznej, bardzo istotna. W tej chwili ta ustawa, tak zwana ustawa węglowa, która daje możliwości pośredniczenia przy sprzedaży węgla dla mieszkańców poszczególnych samorządów, jest również bardzo istotna. Żeby jak najwięcej węgla dotarło do naszych mieszkańców. Oni na to czekają i myślę, że powinniśmy stanąć na wysokości zadania i tą sytuację na pewno opanować, a przede wszystkim w jak najszybszym, najkrótszym czasie zorientować się, ile tego węgla będzie potrzebne w naszych samorządach, złożyć zamówienia, jak ustawa będzie już funkcjonowała, podjęta, będziemy mogli dalej działać. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który określa cenę sprzedaży węgla dla samorządów na maksymalnym poziomie 1500 zł. W przyszłym tygodniu projekt trafi pod obrady Sejmu. Ustawa zakłada, że samorządy, które kupiły wcześniej węgiel po wyższej cenie, dostaną faktury korygujące. Bydgoszcz, Monika Komisarek. 14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej, święto nauczycieli, wychowawców i pedagogów. Obchodzone jest w rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej. W Toruniu odbyły się wojewódzkie obchody tego święta. Wyróżniono najlepszych nauczycieli. Z kolei przed siedzibą delegatury Kuratorium Oświaty odbył się protest. Dzień Edukacji Narodowej rozpoczął się strajkami nauczycieli. W Toruniu pod delegaturą Kuratorium Oświaty złożono wieniec pogrzebowy. Podziękowanie za takie traktowanie. W związku z tym, że pracownika jednostki oświatowej nie stać obecnie na sfinansowanie zakupu wieńca, poprosiliśmy o wystawienie faktury na Ministerstwo Edukacji i Nauki. Nauczyciele domagają się wyższych zarobków. Sytuacja w oświacie jest trudna, ale rząd pracuje nad nowymi rozwiązaniami. Wiemy, że jest to niewystarczające. Wiemy, że trzeba ten proces kontynuować. Jesteśmy przekonani, że jeśli tylko uspokoi się sytuacja związana z, i daj Boże, żeby się uspokoiła, z wojną na Ukrainie, a mechanizmy rynkowe europejskie i światowe wrócą przynajmniej do pewnej normy,
to i nas będzie stać na więcej. Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest w rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, pierwszego w Europie Ministerstwa Oświaty, która zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce. Wojewódzkie obchody zorganizowano w Toruniu. Po raz kolejny niestety przychodzi spędzać święto w atmosferze właściwie protestu. Chyba wszyscy dojrzeliśmy już jako społeczeństwo do tego, aby przy jednym stole usiąść z nauczycielami i porozmawiać o naszej przyszłości. Za trud i ciężką pracę włożoną w kształcenie przyszłych pokoleń nagrodzono nauczycieli z regionu. Kujawsko-pomorskim liderem edukacji została w tym roku Dorota Tyburska, anglistka ucząca na co dzień w Toruniu z blisko 30-letnim stażem. To jest moja pasja. Zrezygnowałam z malarstwa, zrezygnowałam z tłumaczeń w Holandii po to, żeby być z młodzieżą. Łącznie wyróżniono ponad 40 nauczycieli ze szkół w województwie. W obecnych czasach jest to coraz trudniejsze, ale myślę, że jeżeli ktoś lubi robić to, co robi, to przychodzi do tej pracy z przyjemnością, mimo różnych zmian. Zmianą jest powrót w tym roku szkolnym do tradycyjnego nauczania. To na nauczycielach ciąży odpowiedzialność, by pomóc dzieciom socjalizować się na nowo. To nauczyciel głównie nad tym pracuje, żeby je z sobą zespolić, żeby zjednoczyć, żeby pokazać, jak fajnie jest razem, żeby zorganizować jakieś dodatkowe atrakcje, zajęcia. O widmie powrotu do nauki zdalnej mówi się od kilku tygodni w kontekście wysokich kosztów utrzymania budynków zimą. Nie widzę powodu, dla którego miałyby szkoły czy organy prowadzące takie decyzje podejmować, zwłaszcza, że ostatnie decyzje wskazują też na to, by samorządy miały możliwość odpowiedniego zaopatrzenia szkoły w paliwo, w zależności od tego, jakie jest potrzebne. My jako miasto Toruń i wszystkie samorządy w kraju otrzymaliśmy w ostatnich dniach dodatkowe środki, ponad 40 milionów złotych. To są środki rządowe, właśnie również na takie potrzeby. Natalia Kurowska, TVP 3 Bydgoszcz. To jest główne wydanie zbliżeń. Zobaczmy, jakie tematy jeszcze przed nami. Strażacy sprawdzają stan schronów i obiektów ochronnych. Uroczyste czepkowanie w Kolegium Studiów Medycznych w USG w Toruniu. Lider PO Donald Tusk w Inowrocławiu. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej odpowiadał na pytanie mieszkańców dotyczące m.in. bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i polityki pieniężnej. Szef Platformy Obywatelskiej spotkał się z sympatykami i mieszkańcami miasta. Spotkanie miało charakter otwarty. Donald Tusk odpowiadał na pytania, poruszył m.in. kwestie bezpieczeństwa, oświaty czy ochrony zdrowia. Krytykował też działania rządu, m.in. w sprawie niskich zarobków nauczycieli czy budowy centralnego portu komunikacyjnego. Do słów szefa PO odniósł się poseł PiS Piotr Król, który podkreślił, że według zapowiedzi ministra Przemysława Czarnka w 2023 roku subwencje na oświatę zostaną podniesione o ponad 11 miliardów złotych. Poseł PiS przypominał też, że budowa centralnego portu komunikacyjnego ma ułatwić wszystkim Polakom podróżowanie we wszystkie strony świata. W całym kraju trwa inwentaryzacja schronów i obiektów ochronnych. Kontrole prowadzą jednostki Państwowej Straży Pożarnej, także w województwie kujawsko-pomorskim. W regionie jest około 300 takich budowli, w samej tylko Bydgoszczy 220. Strażacy mają sprawdzić, w jakim są stanie, czy są gotowe do użytku i odpowiednio wyposażone. To schron na ulicy Grudziąckiej w Bydgoszczy, przeznaczony dla 50 osób, ale w sytuacji zagrożenia może się tu schronić 100 osób. Posiada sprawne urządzenie filtrowentylacyjne, które dostarcza oczyszczone powietrze osobom znajdującym się w środku. W sposób awaryjny, uruchamiany ręcznie. To na wypadek, gdyby zabrakło prądu. I w tym momencie odpowiednim systemem rur powietrze jest dostarczane do wszystkich pomieszczeń w obiekcie. Osoby będą bezpieczne po pierwsze dlatego, że znajdują się tutaj te urządzenia wyposażone w filtry. Tu akurat jest 6 takich filtrów, a dodatkowo wewnątrz pomieszczeń jest nadciśnienie uniemożliwiające dostanie się różnych substancji z zewnątrz, w tym chemicznych również. Wyjście na powierzchnię prowadzi wąskim korytarzem. W ubiegłym roku miasto wyremontowało zewnętrzny właz.
Ten schron przy ulicy Nowodworskiej w Bydgoszczy powstał w latach 50. Kilka metrów pod ziemią bezpieczeństwo gwarantowały betonowe ściany o grubości 40 cm, a filtry – dopływ świeżego powietrza z zewnątrz. Dziś takie obiekty mogą chronić przed ewentualnym atakiem konwencjonalnym. Miasto ma 220 obiektów ochronnych, które mogą pomieścić ponad 18 tysięcy osób. To zaledwie kilka procent mieszkańców miasta. Obiekty powstawały kilkadziesiąt lat temu wraz z rozbudową infrastruktury wojskowej w mieście. Budowa osiedli w latach 50., w latach 60. powodowała powstawanie ukryć, przygotowanie na wojnę totalną, zwłaszcza wojnę rakietową, jądrową. Powodowała, że mieszkańcy starych osiedli na Osiedlu Leśnym czy na Kapuściskach w swoich zasobach mają więcej tych budowli ochronnych. To już nowoczesny obiekt ochronny typu pierwszego, najnowocześniejszy w kraju, informuje Centrum Zarządzania Kryzysowego. Mieści się w nowo wybudowanej szkole w bydgoskim Fordonie. Teraz mieszczą się tu m.in. szatnie. Pomieszczenia zajmują 1000 m2. W sytuacji zagrożenia pomieści się tu 500 osób. Dostosowanie podziemia do wymogów kosztowało ponad 600 tysięcy złotych. Najczęściej jednak obiekty ochronne są zlokalizowane w podpiwniczeniach budynków mieszkalnych, szkół i zakładów pracy i należą do zarządców nieruchomości. Są w różnym stanie, najczęściej bez wymaganego wyposażenia. Kontrola prowadzona przez Państwową Straż Pożarną na zlecenie MSWiA ma dać odpowiedź, w jakim stanie są takie obiekty. Gdzie w Bydgoszczy są schrony? Nie mam pojęcia. Nie wiem. Może na terenie Zachemu? Pod stacją kolejową są te podziemia, przejścia. Wykaz wszystkich miejsc ukrycia dla ludności w mieście znajduje się na stronie internetowej bydgoskiego ratusza w zakładce Bezpieczeństwo. To informacja o rodzaju, pojemności obiektu i roku budowy. Krystyna Rymaszewska, TVP 3 Bydgoszcz. Ponad 180 żołnierzy ochotników rozpoczęło dziś swoje szkolenie w 82. Batalionie Lekkiej Piechoty w Inowrocławiu. 16 dni nauki zwieńczy egzamin oraz uroczysta przysięga. Na początek przyszli żołnierze WOT poznają wojskowe regulaminy, opanują podstawy strzelania i taktyki. Punktualnie o godzinie 6:00 każdy z ochotników był już gotowy. Strasznie dużo rzeczy, walizka jest bardzo ciężka, ale myślę, że rzeczy niezbędne. Plastry, grubsze skarpety, cukierki, jak czasami spadnie poziom cukru. Łącznie pod bramą 82. Batalionu Lekkiej Piechoty w Inowrocławiu stawiło się ponad 180 osób. To studenci, kucharze, mechanicy, handlowcy, pracownicy poczty. Teraz łączy ich wspólny cel. Podobne są też oczekiwania. Dla rozwoju, dla spełnienia swoich marzeń tak naprawdę. Bardzo interesowałem się generalnie wojskiem od zawsze tak naprawdę. No i uważam, że trzeba coś w życiu sobie zmienić, a nie siedzieć na przysłowiowych 4 literach cały czas. W trakcie 16 dni szkolenia przyszli żołnierze poznają m.in. zasady wojskowej musztry, opanują podstawy taktyki, orientacji w terenie czy strzelania. W tym roku to już 4. takie wcielenie w regionie. Na zajęciach ze szkolenia strzeleckiego żołnierze będą realizować zadania szkolenia ogniowego, będą prowadzić skuteczny i celny ogień do wyznaczonych celów. A na zajęciach z taktyki będą realizować różnorakie normy, czyli zakładanie maski przeciwgazowej, dostarczanie amunicji na przedpole. Zwieńczeniem szkolenia będzie egzamin, tak zwana pętla taktyczna, a następnie uroczysta przysięga. Niebawem takie wcielenia odbywać się będą także we Włocławku. Od kilkunastu miesięcy powstaje tam 4. Batalion Brygady. Obecnie Wojskowy Oddział Gospodarczy tworzy dokumentację potrzebną do remontu obiektu przy ulicy Leśnej 27, czyli byłej szkoły podstawowej. Budynek jest już w naszym posiadaniu i w 3. kwartale przyszłego roku ruszamy z pierwszym szkoleniem podstawowym we Włocławku, takim samym, jaki rusza w dniu dzisiejszym w Inowrocławiu. W 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygadzie WOT służy obecnie około 2000 żołnierzy. Olga Taraszka, TVP 3 Bydgoszcz. A teraz dobra informacja. W regionie mamy nowe pielęgniarki i pielęgniarzy. W Kolegium Studiów Medycznych WSG, które działa w Toruniu od 3 lat, odbyło się uroczyste czepkowanie. Część absolwentów dołączy do społeczności medycznej w regionie, inni już pracują w zawodzie, ale zdecydowali się podnieść posiadane kwalifikacje. Zdecydowałam się, ponieważ chciałabym kontynuować tę piękną tradycję, ten piękny zawód, który jest na pewno bardzo satysfakcjonujący. Niesie bardzo dużo, przede wszystkim pomocy, nadziei ludziom, którzy najbardziej jej potrzebują. Ma pewną w sobie misję.
różni są pacjenci, tak samo różne są dyżury. Nie mogę powiedzieć, że są wspaniałe wszystkie dyżury, są ciężkie, są, że jest płacz, są dyżury, że jest dużo śmiechu. Trzeba spróbować po prostu i iść w kierunek pielęgniarstwa. Zasilą młode osoby, szeregi no doświadczonych już pielęgniarek. Średnia wieku pielęgniarki w Polsce to jest 53 lata, położna ma 51, więc widać, że jednak mimo wszystko jesteśmy doświadczonym zawodem, natomiast w dalszym ciągu brakuje młodej kadry. Myślę, że ostatnie regulacje płac drgnęły w dobrym kierunku i że to też zachęci młode osoby do podejmowania studiów właśnie na tych wydziałach. Kierunek pielęgniarstwo jest stosunkowo młodym kierunkiem w naszej ofercie edukacyjnej. Mamy pierwszych absolwentów w Toruniu, jak widać. Pierwszy stopień skończyło 41 absolwentów, drugi stopień 30. Pamiętajmy, że są wśród nich również absolwenci studiów pomostowych. Wiem doskonale, że ten zawód wymaga ciągłego podwyższania swoich kwalifikacji, umiejętności i wiedzy, ponieważ jest to niezwykle ważny zawód w życiu każdego z nas. W Rypinie uroczyście otwarto nową siedzibę Dobrzyńskiego Uniwersytetu Ludowego. Z bogatego programu instytucji będzie mogło teraz korzystać jeszcze więcej chętnych. W bezpłatnych warsztatach uczestniczą dziesiątki mieszkańców. To zajęcia fotograficzne, teatralne, sportowe, ale też spotkania z ciekawymi ludźmi. I na wydechu przejdzie przodem, łukiem, przed sobą, otóż. Dzięki środkom pozyskanym z Narodowego Instytutu Wolności w ramach projektu tworzenia Dobrzyńskiego Uniwersytetu Ludowego zrealizowaliśmy wiele projektów, nie tylko kursy i warsztaty, ale także stworzyliśmy przestrzeń do ich prowadzenia. Jesteśmy teraz w sali wykładowo-warsztatowej, gdzie prowadzone są zajęcia. Jest ona wyposażona w profesjonalny sprzęt, który ułatwia realizację wszystkich zajęć. To bardzo dobry, pozytywny dzień dla naszego miasta. Utworzenie Dobrzyńskiego Uniwersytetu Ludowego daje ogromne perspektywy, szanse na rozwój ducha, umysłu i ciała. Oczywiście promocja pięknego dziedzictwa kulturowego ziemi dobrzyńskiej. Przyjechałam jako reprezentant Ogólnopolskiej Sieci Uniwersytetów Ludowych i jestem pod bardzo dużym wrażeniem. Ja się w ogóle czegoś takiego nie spodziewałam. Wiedziałam, że uniwersytet zaczął działać, wiedziałam, że teraz będzie otwarcie siedziby i to jest ten wzniosły, bardzo ważny moment w ogóle w historii każdego uniwersytetu ludowego. I to jest to, co daje też taką inspirację na początek, ale ja widzę, że tutaj już tyle się wydarzyło. Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem, nie spodziewałam się, że to aż tak pięknie wygląda. W zbliżeniach czas na informacje sportowe. Mirosław Wysocki, dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj trzecia kolejka Lotto Superligi Tenisa Stołowego. W Bydgoszczy Lotto Polski Cukier Gwiazda prowadzi z Villa Verde Olesno 1-0. W Toruniu Energa Manekin z Akademią Zamojską także 1-0. I w Białymstoku Olimpia Unia Grudziądz z Doilidami również 1-0. Tymczasem jutro w drugiej lidze siatkówki mężczyzn Anioły Toruń zmierzą się na wyjeździe z Orłem Międzyrzecz. Podopieczni Sebastiana. Jego obecnie zajmują trzecie miejsce w ligowej tabeli. W sobotę rywalem Torunian będzie KS Orzeł Międzyrzecz, który przed trzecią kolejką zajmuje ósme miejsce z dorobkiem 3 punktów. Siatkarze Orła wygrali w pierwszej kolejce z MKS-em i Karę Legnicą 3-1, a tydzień później przegrali z Lotnikiem Łęczycą. Jesteśmy w coraz lepszej dyspozycji. To będzie niezły sprawdzian, bo w Międzyrzeczu na pewno będzie się ciężko grało. Jest bardzo dużo kibiców, ale jesteśmy dobrej myśli. Więcej o sporcie tradycyjnie po wieczornym wydaniu zbliżeń około 21.35. A teraz o pogodzie na weekend opowie Państwu Dagmara Moranowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj pogoda sprawiła nauczycielom bardzo miłą niespodziankę. Nie tylko nauczycielom, myślę, że większość z nas lubi słoneczną i ciepłą jesień. Natomiast w ciągu tej najbliższej doby do naszego kraju i regionu dotrze front atmosferyczny, który przyniesie chmury i przelotne opady deszczu. Ta nadchodząca noc będzie jeszcze bardzo pogodna, z temperaturą od 9 do 10 stopni. Pogodny będzie też poranek i przedpołudnie, ale jutro już w drugiej części dnia dotrze wspomniany front, a także w naszym regionie wystąpią chmury i opady deszczu. Na termometrach jutro od 15 do 17 stopni, a cieplej będzie w niedzielę, bo wtedy temperatura przekroczy nawet 20 stopni. O szczegółach prognozy pogody opowiem już za moment. Do zobaczenia. U nas teraz to wszystko. Kolejne zbliżenie o 21.30. Do zobaczenia.